Czy obudowa za ponad 600 zł to już jest obudowa premium? Sharkun taką w ofercie posiada i tak jak najbardziej przez niego jest pozycjonowana. Ale czy z naszego punktu widzenia użytkownika CA300H Black Edition to faktycznie obudowa premium? Witam Was na kanale OFPC, tego dowiecie się z tego filmu już po krótkiej przerwie. Zacznę dzisiaj od wyjątkowo krótkiego rozpakowania tego, w czym obudowa jest zapakowana, ponieważ już sam sposób pakowania pozycjonuje tą obudowę w ofercie Sharkuna, nie w mojej ocenie, znacznie wyżej. Po pierwsze mamy karton, w którym jest karton do obudowy. Obudowa właściwa znajduje się jeszcze w jednym, drugim, grubym kartonie. To nadal nie wszystko, ponieważ oczywiście cała obudowa jest zabezpieczona piankami. To nie jest styropian w takim kartonowym zabezpieczeniu. I oczywiście to też nie wszystko, bo bezpośrednio na obudowie spoczywa takie materiałowe, chociaż to w zasadzie jest chyba tworzywo sztuczne, zabezpieczenie. Pod tym względem jest naprawdę dobrze. Mało ekologicznie, ale bezpiecznie. Wielkościowo Sharkun Elite CA300H to obudowa wciąż midi tower, ale dosyć wysoka. Moi drodzy, jej wysokość to od samego dołu około 52,5 cm. Jest to obudowa również dość długa, bo to jest 49 cm i szeroka, bo razem z panelami bocznymi mamy tutaj około 23,5 cm. Ja Wam pokażę skalę. To jest CA300H od Sharkuna. A to dość popularny, typowy, klasyczny midi tower od Fractal Design. Różnica na pierwszy rzut oka. To jest dość spora obudowa. Obudowa dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej, czyli ta Black Edition, oraz biała, która akurat do testów nie dotarła. Oczywiście obie są w bardzo podobnych cenach, a w niektórych sklepach identycznych. Jak chodzi o samą konstrukcję, to nie jest konstrukcja całkowicie nowa, całkowicie innowacyjna, bo na przykład Cougar ma chociażby w swojej ofercie w środku identycznie wyglądające obudowy różniące się frontem, więc wciąż to jest chiński brand, natomiast no, pod względem jakości wykonania, tu też muszę przyznać, że premium. Obudowa jest prawie w całości modularna, jak na przykład niektóre modele Be Quiet'a. I co ważne, dużo tutaj wszelakiego rodzaju gwintów, śrubek zostało ukrytych lub wręcz z nich zrezygnowano. Najlepszym przykładem jest dostęp do obu paneli bocznych. Tutaj nie mamy żadnej śrubki i mimo, że słuchajcie, oba panele są szklane, to trzymają się tylko i wyłącznie na takich przyklejonych do szyby, przyciemnianej zresztą, elementach, które wsuwamy po uprzednim zdjęciu topu obudowy. Co więcej, obudowa również posiada praktycznie pełne ofiltrowanie. Mamy filtr siateczkowy na froncie, jednak dostęp do niego jest troszeczkę utrudniony, bo żeby ten top zdjąć, musimy jeszcze tutaj śrubki z jednej strony wykręcić. Mamy również filtr na topie siateczkowy instalowany na magnes, ale z dość łatwym dostępem, bo tutaj wystarczy tylko te dwie śrubki poluzować i filtr dostęp do niego do czyszczenia jak najbardziej jest. To samo dotyczy filtra na dole obudowy, między innymi tego pod zasilaczem. Tu do niego dostęp również jest łatwy, prosty, szybki i przyjemny, bez konieczności w ogóle tak naprawdę przechylania tego komputera. Byle pamiętać o tym, że dostęp do niego jest z boku obudowy, więc jeżeli tutaj będziemy mieli teraz jakąś szafkę, no to ten dostęp będzie utrudniony do frontu. Byłoby to moim zdaniem lepszym rozwiązaniem. Śledzie oczywiście są wykręcane, wentylowane. Mamy tu bardzo dużą ilość miejsca również na instalację dysków 2,5-calowych, bo w sumie jest ich aż tak lekko licząc 6. 3 tutaj na piwnicy, 2 z tyłu za płytą główną i jeszcze 2 opcjonalne w zatokach do dysków 3,5-calowych. To dobrze liczę? Źle liczę, bo tu mamy 7, tak? Dobrze mówię? 3, 4, 5, 6, 7 i więcej nie widzę. Tak, 7 jest na dyski 2,5-calowe, przy czym te dwa są opcjonalne. Dysków 3,5-calowych zainstalujemy tutaj maksymalnie 4 sztuki, przy czym tych sanek dedykowanych mamy 2. Nie zainstalujemy tutaj żadnego napędu ani żadnego urządzenia opcjonalnego 5,25 cala typu, nie wiem, kontroler prędkości obrotowej, wentylatorów czy jakieś czytniki kart, bo po prostu na to miejsca nie ma. Natomiast Sharkun CA300H
ma sporą ilość miejsca na instalację chłodzeń, również tych cieczą, bo zarówno na froncie, jak i na topie obudowy bez problemu wyjdą nam nawet duże 360 mm chłodnice. Co ważne, na froncie w niektórych obudowach, żeby taką chłodnicę zainstalować, która idzie praktycznie nam od samej góry obudowy do samego dołu, trzeba demontować klatkę na te opcjonalne dyski 3,5-calowe lub 2,5-calowe. Tutaj takiej konieczności nie ma, ponieważ cały otwór od razu jest odsłonięty, więc nie musimy z niczego rezygnować. Wycięcie do instalacji niereferencyjnych chłodzeń procesora również jest duże, prawidłowo umieszczone, a same blachy, które budują tą obudowę, są dość sztywne i nie ma żadnych ostrych konstrukcji. Miejsca do aranżacji okablowania również jest sporo, bo w zależności od miejsca mamy nawet bite 2 cm, co więcej przewody od panelu frontowego. No i jak oczywiście odpowiednio ułożymy, to również chociażby ten 24-pinowy od zasilania płyty głównej możemy ukryć za specjalnymi drzwiczkami. Jest to o tyle istotne, że obudowa posiada panel szklany nie tylko od tej części, powiedzmy sobie, gdzie komputer faktycznie widzimy, ale również z drugiej. Czy to jest potrzebne? To już jest kwestia indywidualna. Ja myślę, że dla osób, które dbają o każdy detal, będzie to miało znaczenie. No i oczywiście jeszcze wentylacja. Jak sprawdza się w praktyce, to sobie za chwilę zobaczymy. Natomiast od razu tutaj informuję, że mamy na fabrycznym wyposażeniu 4 wentylatory, 3 na froncie i 1 z tyłu obudowy. Wentylatory są z podświetleniem oczywiście regulowanym. Podświetlane są również porty na panelu frontowym, który jest ulokowany z boku obudowy. Mamy USB-C, mamy USB-2 porty w standardzie 3.0, mamy osobno wejście dla słuchawek mikrofonu i 2 przyciski. Jeden to jest przycisk power, a drugi to jest przycisk od zmiany podświetlenia. Co ciekawe, wentylatory, a właściwie ich rotory, ale śmigła także, są wykonane z takiego przeźroczystego tworzywa. Może się to podobać, nie musi, wygląda to ciekawie. To jest oczywiście kwestia indywidualna, co kto lubi. Do mnie one tak średnio akurat przemawiają, natomiast na plus na pewno należy zaliczyć, że wreszcie mamy tutaj wentylatory, które podpinane są albo za pomocą Molexa, albo za pomocą złącza 3-pinowego. To nie są wentylatory PWM, tyle że to złącze Molex możemy odłączyć i tak paskudnie nam nie wystaje, jak Szarkun niejednokrotnie w swoich obudowach takie mocowania posiadał, którego nie mogliśmy odłączyć. Warto dodać również, że poza maskownicą tutaj wewnątrz na przewody mamy również podparcie do kart graficznych. Możemy sobie je regulować zarówno na wysokość, jak i na odległość od karty graficznej, w zależności jaką kartę po prostu dużą posiadamy, więc tutaj też możliwości regulacji są spore. Dobra, ja zamykam panel, włączamy sobie programy do obciążenia karty graficznej, jak i procesora i zobaczymy, jak wygląda kwestia wentylacji. Przy czym od razu mówię, no niestety dzisiaj jest tu ciepło, bardzo ciepło, już do 26 stopni urosła nam w serwisie temperatura, zaraz się rozpłynę dosłownie, więc lecimy szybko z tym materiałem. Jak widzicie, to już 29 minuta testu się zaczęła, możemy więc sprawdzić temperaturę. I tu słuchajcie, krótko i na temat, 79 stopni temperatury maksymalnej i dla karty graficznej, i dla procesora pod pełnym obciążeniem. OCCT i FureMark. Lecimy teraz na sonometr, tradycyjnie 30 cm od obudowy, ja się wyciszam. No, widzicie, prawie 44 decybele i słychać pod obciążeniem faktycznie wentylatory pracujące, natomiast to nie jest jakiś dźwięk uporczywy, on po prostu pracujący komputer. No i czas na kilka zdań podsumowania, jak już wiemy wszystko o tej obudowie. Przede wszystkim moim zdaniem największą wadą CA300H to jest utrudniony dostęp do filtra na froncie obudowy, no bo musimy zdjąć górę, zdjąć panel boczny, odkręcić śrubki, bodajże 2 sztuki i potem dopiero zdejmujemy sobie panel frontowy. Co do filtra pod spodem, no to tutaj w zależności gdzie ta obudowa będzie stała, on bez problemu wyjeżdża, wjeżdża do środka, ale jak z tej strony będziemy mieli coś zabudowane, to może być problem, jednak podejrzewam, że większość z Was tego nie zrobi, ponieważ z tej strony właśnie z boku są wszystkie porty. I to też dla niektórych osób może być wada, bo nieraz te komputery stoją w takich miejscach, że dostęp na przykład do portów czy do przycisku może być tylko od frontu lub tylko od góry. Więc to też należy brać pod uwagę.
Co do jakości wykonania tej obudowy, tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag. Ta obudowa jest wykonana świetnie. Dodatkowo jest przestronna i ma bardzo dużą kompatybilność zarówno z chłodzeniami, długimi kartami graficznymi, jak i również z chłodzeniami cieczą, bo tutaj 360 chłodnica wejdzie nam bez problemu i na front, i na top obudowy, przy czym na froncie nie musimy pozbywać się tej opcjonalnej tacki na dyski 3,5 calowe. Również należy pochwalić obudowę za ilość miejsca na instalację dysków 2,5 calowych. Tego jest naprawdę cała masa i mamy ogromny wybór, gdzie te dyski chcemy zainstalować. Również na duży plus wentylacja. 79 stopni, moi drodzy, przy warunkach, gdzie teraz, gdzie okno było otwarte, temperatura spadła do 25 stopni, a normalnie te testy były wykonywane przy temperaturze około 21-22 stopni, czyli teraz mamy jakieś 3-4 stopnie cieplej. To jest naprawdę rewelacyjny wynik, więc pod względem wentylacji również nie mam tej obudowie nic do zarzucenia. Natomiast druga mała wada to kultura pracy. Okolice 40, około 44 dB to już jest obudowa słyszalna, natomiast to jest dźwięk pracujących wentylatorów. Nie jest to zdecydowanie obudowa dla miłośników ciszy. Tutaj trzeba by wtedy te wentylatory wymienić po prostu na coś cichszego. One zapewniają optymalną wentylację, ale ta kultura pracy jest na poziomie dobrym. Niezłym, nie bardzo dobrym, ale po prostu dobrym. Czy ta cena jest adekwatna do możliwości tej obudowy? Na to pytanie niestety musicie sobie odpowiedzieć samodzielnie, ponieważ za kwotę powyżej 600 zł możemy dosłownie tak wybierać we wszelakiego rodzaju konstrukcjach, obudowach. Jeżeli design tej obudowy Wam się podoba, to myślę, że będziecie nią zainteresowani i pewnie jej zakupu nie będziecie żałowali, bo to jest po prostu kawał dobrej obudowy. Ode mnie to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!